Nie zamykajmy drzwi, bo najcenniejszy gość przychodzi wtedy, gdy naprawdę czeka ktoś. Nie zamykajmy drzwi, nie dajmy błądzić mu, niech trafi do nas dziś, w tym najwspanialszym dniu. Na ulicy ludzi tłum co dnia obojętnie kroczy gdzieś. W wielkiej tajemnicy jedna łza toczy się. Czasem tak niewiele trzeba dać, jeden uśmiech, dobry gest, a już znika niepotrzebna łza, zły sen, zły sen. Nie zamykajmy drzwi, bo najcenniejszy Dobry Państwu, witajcie kochani. Na 22. koncercie galowym lubuskich prezentacji wokalnych dzieci i młodzieży specjalnej troski witają Państwa Renata Galik i Lech Krychowski. Jest nam niezmiernie miło, że możemy znowu rozpoczynać to wielkie, wspaniałe święto. Święto, które trwa już od wtorku. W naszym mieście zjechało ponad 20 wykonawców z całej Polski, z Niemiec. Trwa święto przyjaźni, piosenki i jak słucham wypowiedzi naszych wspaniałych, cudownych gości, jestem dumny, że mieszkam w Lubsku i że nasze miasto jest ich stolicą. Prawda, Reniu? Tak. Drodzy Państwo, na scenę zapraszam burmistrza naszego miasta, pana Bogdana Bakalarza. Zapraszam, panie Bogdanie. Drodzy uczestnicy, drodzy mieszkańcy, drodzy goście, serdecznie witam. Jestem bardzo rad, że po raz 22 możemy się spotykać. Ja po raz 12 mam przyjemność, że to piękne wydarzenie jest u nas w Lubsku, w naszym województwie. Myślę, że to jest bardzo dobra promocja naszego miasta, ale myślę, że też promocja województwa lubuskiego. Oczywiście województwo lubuskie, marszałek województwa lubuskiego, jak co roku wspiera nasz festiwal. Pani Elżbieta Polak skierowała wiele miłych słów, a także wsparcie finansowe, ponieważ dzisiaj ze względu na ważne czynności służbowe nie może uczestniczyć. Jest z nami dyrektor zarządu biura Urzędu Marszałkowskiego, pani Agnieszka Siarkiewicz. Zapraszamy pani Agnieszko do nas. Na scenę zapraszamy też honorową mieszkankę Lubska, Joannę Brodzik.
Dzień dobry. Witam serdecznie jeszcze raz w imieniu pani marszałek i właśnie chciałam pogratulować panu burmistrzowi i wszystkim tu organizatorom tak fantastycznej imprezy, ale chciałam się też czymś pochwalić i podziękować właśnie pani Annie Brodzik, ponieważ pani Anna Brodzik dzisiaj zgodziła się wstąpić do Lubuskiej Rady Ambasadorów, pisała się tutaj o te książki, ponieważ wszyscy wiemy, że pochodzi z naszego regionu, wyjechała stąd daleko, ale nigdy nie zapomniała o nas. Za to bardzo, bardzo dziękujemy i została właśnie dzisiaj honorowym ambasadorem naszego województwa. Dziękujemy bardzo. A jak naszej honorowej obywatelce, naszej wspaniałej aktorce, nie tylko naszej Tulubska, ale i Polski, chciałbym serdecznie podziękować, że za po raz kolejny, że możemy wspólnie tutaj uczestniczyć w tym pięknym festiwale. Proszę. Przede wszystkim to jest wielki zaszczyt, że mogę zostać jedną z osób, które mają ten zaszczyt móc powiedzieć o sobie, że jest się ambasadorem ziemi lubuskiej. Także bardzo dziękuję za to. Jest to dla mnie naprawdę wielka przyjemność. Drodzy państwo, panie burmistrzu, dobrze wiecie, bo jest to 22 raz, kiedy możemy się tutaj spotkać z uczestnikami lubuskich prezentacji, że najważniejszym dla uczestników, dla mieszkańców, dla ich rodzin, dla ich rodziców jest to, że zawiązują się tutaj wyjątkowe przyjaźnie. Takie, które pielęgnowane są przez wiele, wiele lat. A ponieważ i dla mnie przyjaźń jest niezwykle ważnym elementem w życiu, chciałabym z wielką przyjemnością części państwa, tych, którzy wczoraj byli na przedstawieniu już znane, przedstawić moje dwie wspaniałe przyjaciółki, które przyjechały w tym roku ze mną do Lubska i jak to powiedział syn Lecha Krykowskiego, Tomek, są już trafione, więc pewnie będziemy je tutaj widywać częściej, mam taką nadzieję. Daria Widawska i Małgosia Lipman. Jeżeli państwo pozwolą, ja powiem tylko dwa słowa. Dziękuję, że zostałam tutaj zaproszona. Ja się mogę tylko przyłączyć do tych podziękowań i powiedzieć, że to jest naprawdę niezwykła przygoda i ogromna przyjemność być tutaj. Dziękuję bardzo. A ponieważ nas jest trzy, a was dwóch, to przejmujemy tę scenę. Ale mamy sekretarza. Nie. Będzie dobrze. Ja tylko chciałbym dla wszystkich uczestników, którzy będą występować, bardzo serdecznie podziękować, bo niektórych pamiętam i widzę, jak dorastają. Jestem naprawdę bardzo dumny z wielu, których spotykam tu, ale też jestem dumny, ci, co występują tu, spotykam ich w Polsce i też rozmawiam. Jest to bardzo przyjemne, że to praktycznie w różnych miejscach się spotykamy. Jest to przyjemne, a najprzyjemniej było, jak byliśmy w Brukseli. To też było przyjemne. Nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dziękuję raz. Jeszcze pozdrawiam wszystkich rodziców, opiekunów, wolontariuszy. Jest to bardzo piękne, że uczestniczycie, że jesteście z nami. Ja tylko mi brakuje w województwie lubuskim i tutaj powiem uczciwie, większej pomocy potrzebujemy wszyscy, żeby lepiej wypromować to.